Dlaczego 17 maja 2017 roku był datą przełomową dla projektantów aplikacji pod Androida? Tego dnia Google ogłosił, że oficjalnie obowiązującym językiem firmowanego przez niego mobilnego systemu operacyjnego będzie Kotlin. Kotlin zamiast poczciwej Javy, język, którego pierwsza prawdziwie stabilna wersja ujrzała światło dzienne zaledwie rok wcześniej? Tak, bo zdążył sprawdzić się w boju. Nim stał się oficjalnym językiem Androida, korzystały z niego m.in. Pinterest, Basecamp i Square. Co istotne dla deweloperów przyzwyczajonych do pracy w Javie, Kotlin się od niej nie odcina. Działa na maszynie wirtualnej Javy i jest z nią całkowicie kompatybilny. Korzysta z jej frameworków i bibliotek. Można w nim kontynuować projekty, które zostały rozpoczęte w Javie bez konieczności modyfikacji podczas zrealizowanych etapów. Podstawową przewagą Kotlina nad Javą jest jego zwięzłość, dzięki czemu praca przebiega szybciej i prościej. Tym szybciej i tym prościej, jeśli do tworzenia aplikacji wykorzysta się Spring Boota. Pozwala on bezproblemowo uruchamiać projekty z użyciem frameworka Spring. Spring Boot zawiera podstawową, domyślną konfigurację, dzięki czemu działającą aplikację webową można w nim uruchomić w zaledwie kilka minut. Czy jesteś gotowy na takie tempo pracy? Tak. Zatem usiądź wygodnie i zapnij pasy. Ruszamy w podróż na wyspę Kotlin. Co cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia? W trakcie pracy z niniejszym kursem wideo opanujesz podstawy Kotlina, zapoznasz się ze Springiem i dowiesz się, jak tworzyć aplikacje webowe za pomocą Spring Boota. Co więcej, ukończywszy kurs, będziesz w stanie samodzielnie zbudować prosty web serwis, przygotować dokumentację dla wykreowanego przez siebie API oraz wykonać deployment na chmurę. Kotlin w praktyce kurs wideo tworzenia aplikacji webowych za pomocą Spring Boota kończy się na poziomie podstawowym, co oznacza, że po odbyciu szkolenia uczestnik będzie potrafił tworzyć proste aplikacje restowe i uzyska narzędzia niezbędne do dalszego kształcenia się w tym kierunku.